Kino mówi, witam, Jakub Duszyński. W marcu przed Państwem cykl Inny Świat i na samym początku największy przebój kasowy Takeshi Kitano, Zatoichi. Z tej okazji moim gościem dzisiaj jest Piotr Kretowski, filmoznawca, autor książki o Takeshi Kitano, wielki znawca azjatyckiego kina. Dziękuję bardzo. Piotrze, dobrze wiesz, że kino japońskie jest bardzo bliskie mojemu sercu, zwłaszcza kino samurajskie, bo już od 2 lat wydaje na DVD filmy samurajskie, ale także razem zapowiadaliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu podczas festiwalu Era Nowe Horyzonty filmy samurajskie. Ale zauważ, że nadal te filmy głównie kojarzone są z postaciami Akiry Kurosawy, z postaciami z Kobayashim, prawda, jego buntem i harakiri, ale nie od tych wielkich japońskich reżyserów zaczęła się przecież cała tradycja samurajskiego kina. Fundamentem kina japońskiego są opowieści samurajskie, jidai geki, czyli opowieści z epoki, po pewnym czasie się wyłonił jakby taki podgatunek kengeki, czyli opowieści miecza. No i tutaj oczywiście wielki Akira Kurosawa z Rashomonem, ale przede wszystkim z filmem Siedmiu Samurajów. Rashomon to jest zresztą chyba pierwszy taki film japoński, o którym dowiedział się cały świat zachodni, prawda? To jest festiwal w Wenecji. Wtedy tak naprawdę nastąpiła eksplozja kina japońskiego w Europie. Tak, Rashomon Kurosawy dostał już główną nagrodę. I to było takie otwarcie rzeczywiście na świat. Czyli Kurosawa, ale nie tylko. Bo za Kurosawą też wielu innych reżyserów, którzy robili filmy jidai geki, filmy samurajskie. Wtedy będące wizytówką kina japońskiego. I w lata 60. to jest złoty okres, drugi złoty okres właśnie kina jidai geki. Piotrze, przenieśmy się do świata Zatoichiego. Skąd przychodzi ten niewątpliwie jeden z najbardziej znanych bohaterów samurajskiego kina w Japonii? Przychodzi z tradycji opowieści plebejskiej, ludowej. Zatoichi jest, właściwie jego tożsamość jest okryta nimbem tajemnicy. To, co na pewno nim wiadomo, to to, że jest niewidomy. Natomiast przede wszystkim jest mistrzem miecza. Mistrzem walki i te swoje umiejętności niesamowite wykorzystuje w walce z niesprawiedliwością. Jest też masażystą, co mnie trochę zadziwiło, bo tak często zwracają się do niego chociażby w filmie Kitano. Tak, ale tutaj tu chodzi o to, że po prostu w feudalnej Japonii, a właściwie dzisiaj też masażysta, słowo oznaczające masażystę to też jest słowo oznaczające człowieka, który jest sprawny, jeśli chodzi o umiejętności na przykład walki, w ogóle jeśli chodzi o manualne zdolności. Tak, tak. Natomiast tu Zatoichi oczywiście albo łamie kości i wygina mięśnie, albo je naprawia, prawda? Czyli jest z jednej strony jest wojownikiem, ale z drugiej strony też jest lekarzem. Powiedz, czy Zatoichi pojawił się dopiero w filmach, czy też wywodzi się z jakichś wcześniejszych? Wywodzi się oczywiście, wywodzi się właśnie z ludowych opowieści. Zatoichi jest takim japońskim janosikiem. Prawda? Bo też te jego umiejętności wskazują na jeszcze jeden jakby trop, czy jeszcze jedną cechę tej postaci. W niektórych odcinkach serialu kinowego produkowanego w latach 60., takiego kanonicznego, ukazującego przygody Zatoichiego z Shintaro Katsu, to on nawet w jednym z tych odcinków jest taki trop, że jest mnichem buddyjskim. Prawda? Czyli jest takim bohaterem, z jednej strony jest mnichem, jest człowiekiem prawym, który niesie właśnie tą naukę buddyjską, ale poprzez czyny. A te czyny to są właśnie, to jest naprawianie świata, czyli walka z niegodziwcami. No widzisz, ale właśnie teraz powiedziałeś o tym serialu. Może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, że film Kitano to nie jest pierwsza kinowa opowieść o Zatoichi. Ale rzeczywiście, do momentu, kiedy Kitano zrobił swój film, powstało około, no żeby nie skłamać, 30 filmów o Zatoichim. Już nie licząc oczywiście z serii telewizyjnej, w większości z tych filmów postać główną kreował znany japoński aktor, ale raczej znany w Japonii, Shintaro Katsu. I ta postać kreowana przez Katsu tak wryła się jakby w świadomość Japończyków, że no, kiedy Kitano zapowiedział, że będzie realizował film Zatoichi, no to trochę, można powiedzieć, przyjmowano z rezerwą te zapowiedzi, ponieważ wciąż
wyświetla się nawet w kinach japońskich odcinki z Przygód Zatoichiego, w których gra Shintaro Katsu. Ale Kitano podjął to wyzwanie i okazało się, że no wygrał. Prawda, no ale to wersję. Było dosyć nietypowe podejście. Ty napisałeś książkę o Kitano, więc może pomożesz nam zrozumieć, co takiego zobaczył w tej postaci, że nagle zdecydował się nakręcić film samurajski, zwłaszcza, że podszedł bardzo niekonwencjonalnie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem plakaty z Takeshi Kitano, czy też z Bitem Kitano, tak, który miał pofarbowane na biało włosy, prawda? Myślałem sobie, czy to będzie jakiś Zatoichi cyberpunkowy. Pop? Tak, cyberpunkowy. Tak. Jaki był pomysł Kitano na znaczy, tę postać? To przede wszystkim no trzeba tu wyglądał sobie sprawę... trochę jak, wiesz kto, teraz sobie pomyślałem, Blade Runner... Roy Beatty, czyli Rutger Hauer. Dokładnie, on też miał takie krótkie białe tak, włosy. Tak, tak, tak. Co do tego białowłosego enturażu, no to możemy się tylko domyśleć, może po prostu Kitano stwierdził, że taki co to idzie, będzie się wyróżniał. Natomiast ważniejsza jest sprawa, co reprezentuje Zatoichi w filmie Kitano, czego raczej nie reprezentował ten Zatoichi, którego kreował Shintaro Katsu. Otóż, we wcześniejszych tak, tych filmach, tak, klasycznych. Bo raczej ten Zatoichi, który był kreowany przez Shintaro Katsu, to był taki postać sprawiedliwa, ale która nie naruszała pewnego społecznego status quo. Natomiast tutaj Zatoichi, którego gra Kitano, to jest można powiedzieć rebeliant, to jest buntownik. To jest jednostka, która rzuca wyzwanie władzy. To Donald Ritchie powiedział, słynny badacz kina japońskiego, że w ogóle filmy Kitano to są filmy, które pokazują coś, co w kulturze japońskiej nie istnieje. Anarchię. I poprzez tą anarchię pochwałę wolności jednostki. Więc to jest taki bohater, który najpełniej chyba właśnie w Zatoichim tworzy czy odzorowuje tą ideę buntu. To jest anarchista. To jest człowiek, który idzie własną drogą, własną ścieżką, bez względu na konsekwencje. Chciałbym cię spytać o ten inny świat. A mianowicie nie przez przypadek w tym cyklu właśnie pokazujemy ten film, bo chodzi oczywiście o ten hermetyczny, daleki już w tej chwili, a nam zwłaszcza daleki świat samurajów, ale też miałem taką refleksję, czy przez przypadek świat Zatoichiego to nie jest świat początków pewnej przestępczości japońskiej, początków jakuzy. Czy z tego też nie można wywieźć tego kina właśnie, no, tego tajemnego, dalekiego, innego świata jakuzy? Tak, też no oczywiście. No, to też znowu ta tajemnicza postać Zatoichiego okazuje się w pewnym momencie, że to on jest też członkiem tej jakuzy, prawda? Bo tam oddaje się, no ma jedną słabość ludzką, to znaczy lubi hazard, prawda? Lubi w kości grać, nie? A że jest niewidomy, to dokładnie wie, jak te kości się tam ustawiają. To fantastyczne słowo. Tak. Natomiast oczywiście w tym ten film pokazuje, jak w ogóle wszystkie filmy samurajskie, rodzenie się społeczeństwa japońskiego, nowoczesnego, wywiedzionego właśnie z tego społeczeństwa feudalnego. Czyli tworzenie się stanu trzeciego, który był de facto motorem zmian w czasie reform Meiji. Ale który też oczywiście, ponieważ Japonia przeszła z feudalizmu w kapitalizm, no zrodził przestępczość zorganizowaną, czyli jakuzę. I stąd jakuza, która powstała przez wysiłek roninów, czyli tych bezpańskich samurajów, no dzisiaj jest jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych na świecie i wdzięcznym tematem do filmów Kitano. Piotrze, bardzo dziękuję ci za to spotkanie i za tą rozmowę, a przed nami film Takeshi Kitano Zatoichi. Świetna zabawa w kino i wielki hołd dla klasycznego kina samurajskiego.